Hej. Peace and love. Pokój i miłość dla was wszystkich. Hej. Dzisiaj dalej ciągniemy koncepcję siebie w interakcji społecznej Ralpha H. Turnera. W książce oczywiście współczesne teorie socjologiczne. Herbata to dobra rzecz. Słuchajcie. Wczoraj mówiliśmy o tym, że rozwój idei ja. Koncepcja siebie a tok interakcji. Czyli powtórzymy to. Witam, pozdrawiam, Adrianie. Powtórzymy, to bardzo krótki. Przepraszam. Jeśli koncepcja siebie jest produktem interakcji podlegającej niewielkim, lecz ciągłej rewizji zgodnie z wymogami interakcji, to jest ono wyznacznikiem toku interakcji. Aby przeanalizować oddziaływania między koncepcją siebie a obrazem siebie, musimy powrócić do naszkicowanej wcześniej natury procesu interakcyjnego. U Mazura mamy z kolei dwa systemy i te dwa systemy wchodzą w sprzężenie komunikacyjne. Czyli mamy nadawcę, odbiorcę, mamy wymianę komunikatów. Dzień dobry wieczór, Politen. Witam, witam. Hej. Mamy nadawcę, odbiorcę i tu, tak jak podlegają niewielkiej, lecz ciągłej rewizji, to samo u Mazura mówimy o sprzężeniu zwrotnym. Mamy wykrywanie szumów i witam Jezusa, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Sortis. Witam, ładna pacywka. Tak, bardzo ładna pacywka. Dzięki. Dzięki, że doceniasz do besta. Czyli tak jak mówię i jeszcze oczywiście Ginold, witam, witam. Jeszcze wracając do tego, jeżeli mamy zaszumiane komunikacje, to zawsze nasz taki system autopoetyczny w tym podsystemie, który zajmuje się... witaj, witaj Bogdanie, witaj. W tym systemie, który zajmuje się kontrolą komunikacji, on cały czas będzie starał się odszumić te komunikaty. Czyli tak naprawdę, jeżeli rozmawiamy z kimś, misioś, dzisio, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen, tak. Proszę Cię bardzo, misioś, dzisio. Jeżeli chcemy odszumić te komunikaty, musimy postępować zgodnie z metodologią. Po prostu musimy definiować słowa, ale też pamiętać o tym, że definicje podlegają też podwójnej kontyngencji. Mamy słowa, które mogą znaczyć różne rzeczy dla nas i dla innych, jak również kontekst danego słowa w środowisku osoby, z którą rozmawiamy, może być odmienny, więc tak naprawdę pewne rzeczy musimy ustalać na bieżąco. Czyli to jest tak zwany tok interakcji. I teraz tak, mamy tożsamość, interakcje ukierunkowane na tożsamość i na zadania. Gdy interakcja jest ukierunkowana, istotną różnicę sprawia, czy aktorem sterują wartości jako takie, czy też uwagę skupia na koncepcji siebie. Dokładnie, czyli jeżeli na zachętę, co, trener? Ale co, jakiś mi wysłałeś? Słuchajcie, dzięki wam w ogóle za różę, ale dzisiaj wam powiem. Jest dziewczynka mała i jak znacie taki profil Pinki, to ona tam gdzieś przy swoim tym profilu, ja zapomniałem jak się nazywa, mała dziewczynka, jest kupę kasy potrzebne do zebrania, więc nie dawajcie mi nic, jeżeli chcecie, idźcie do Pinki na profil, bo o ile tam, co wczoraj wam mówiłem
Konfederaty, to tam jest kwestia, tam jest czas. Natomiast ta dziewczynka jest strasznie, strasznie chora, więc idźcie, jeżeli tu chcecie coś wysłać, to lepiej tam idźcie. Kto podatki kopie, kto podołki kopie, ten zakopie. Słuchajcie, kurde, wiecie co, bo mi się przypomina, jak pan widzi świat za 30 lat, za 30 będzie taki sam jak teraz, natomiast za 300 lat bardzo mocno się zmieni, czyli nasz system społeczny ulegnie bardzo dużej jakościowej przemianie na lepsze. Ale za 30 lat to tylko tyle, że mnie tam już nie będzie, a tak to będzie raczej z tym, że technologicznie się ogarnie bardziej. Dobra, słuchajcie, tak jak mówię, na tożsamość i na zadanie. Czy aktorem sterują wartości jako takie, czy też uwagę skupia na koncepcji siebie? Jeśli sterują wartości, interakcja jest ukierunkowana na cel, który wymaga współpracy dwóch lub więcej osób, lecz postawy uczestników wobec siebie są środkami i warunkami, a nie celami. Członkowie rodziny pracują razem, by zagospodarować ogród, zagrać w tenisa. A przy okazji, przy współpracy ukierunkowanej na cel, czyli na przykład, jeżeli tworzymy... nie mam konia, no kurde, zresztą nie miałbym, że tak powiem, serca. Ja generalnie nikogo nie biję. No kiedyś tam się zdarzało jakieś bójki, ale by zagospodarować ogród, zagrać w tenisa, zaplanować. Tego rodzaju ukierunkowanie na zadanie. Tak, w takich działaniach jak oglądanie razem programu telewizyjnego, zadanie nie musi być wyraziście zdefiniowane, lecz po prostu organizuje nam współpracę. Natomiast przy okazja, kiedy jest ukierunkowane na, czyli to jest na tożsamość, na nasze ukierunkowana, jeśli aktorem sterują wartości, interakcja jest, po prostu budujemy swoją rodzinę, budujemy relacje z najbliższymi. Poleca pan palenie? Nie, absolutnie. Nie polecam palenia marihuany. Pozdrowi pan moją żonę Asię. Tak, pozdrawiam Asię, żonę ja 120. Ja 125P. Słuchajcie. Moment, bo się kurde tutaj trochę zagubiłem za balsenem. Tak, tego rodzaju interakcje nazwiemy ukierunkowane na zadanie. W takich działaniach oglądanie razem programu telewizyjnego, zadanie nie musi być wyraziście zdefiniowane, lecz organizuje ono współpracę uczestników. Przy innych okazjach interakcją kierują przede wszystkim troska każdego z jej uczestników o to, co inni o nim sądzą. Czyli jeżeli jesteśmy w rodzinie, wszyscy się znamy i nie musimy po prostu udawać kogoś innego, bo no, żyjąc z kimś pod jednym dachem przez kilka lat, nie da się oszukać. Jeżeli wychodzimy gdzieś na zewnątrz, wychodzimy do jakiegoś miejsca publicznego, gdzie są ludzie, którzy wprawdzie znają nas, ale tylko z okolicznościowych spotkań, to wtedy budujemy swój wizerunek. W rodzinie ciągle są kłótnie. Jeżeli są ciągle kłótnie, warto znaleźć ich powód i zdefiniować w ogóle, jaki cel przyświeca tej rodzinie i jakimi wartościami się rodzina kieruje. Bo to jest... Trzeba dążyć do samoakceptacji oczywiście, ale też czasami, jeżeli się zagłębimy w tej utoniemy w samoakceptacji, to nie będziemy się rozwijać, więc samoakceptacja jest ważna, ale jest ważna też odrobina krytycyzmu, nie nadmierna, po prostu dla każdego tyle, ile akurat jest w stanie, kogo możemy nazwać rodziną. Tak szczerze mówiąc, to tu właśnie mamy taką koncepcję nuklearnej rodziny i ona jest bardzo, bardzo właśnie z, jakby to powiedzieć, ta współczesna rodzina nuklearna jest tak bardzo właśnie znuklearyzowana, że ona nie jest w stanie się we współczesnym świecie posługiwać medium miłości, tylko cały czas jest rozchwiana medialnie właśnie, czyli głównie główną wartością bywają pieniądze albo władza. Natomiast takie rzeczy jak prawda i miłość, one
one są nie do osiągnięcia, bo po prostu ta rodzina jest zbyt mała, a środowisko, które ją otacza, jest zbyt agresywne i ta rodzina tak naprawdę musi cały czas się bronić przeciwko środowisku. Tego nie było w rodzinach, które były wielopokoleniowe i w takiej rodzinie człowiek był usadowiony wewnątrz pewnego bezpiecznego mikrośrodowiska i to całe środowisko, które było na zewnątrz, nie było aż tak bardzo generalnie rosulubie, czy z jednej, czy z wielu, wszystko jedno. Czyli tak jak mówię, nie było... Nie, już ten krzyż Nerona to... Znaczy, jeżeli uważasz, że jest to krzyż Nerona, możesz sobie uważać, natomiast jest to pacyfka, tak jak mówię, międzynarodowy znak hipisowski, znak pokoju. Oczywiście są ludzie, którzy w tym znaku dopatrują się innych znaczeń i oczywiście tak może być. Litera Z przyjęta przez Putina jako znak wojny na Ukrainie tak naprawdę jest też jedną z liter alfabetu, więc nie ma powodu, żebyśmy usuwali akurat naszą literę Z z alfabetu. Że te czasy są lepsze, czy... Znaczy generalnie są lepsze, bo my jesteśmy mądrzejsi. Mimo wszystko jesteśmy mądrzejsi. Przepraszam. Wiesz co, Karol? Mogło kilku hipisów czcić diabła, ponieważ bycie hipisem nie determinuje religii, z tym, że raczej nawet gdyby czcili diabła, to nie mogliby stosować przemocy, bo gdyby zaczęli stosować przemoc, przestaliby być hipisami, chyba że jest to przemoc taka wyłącznie w obronie koniecznej. Na mnie litera Z to znak zespołu, ale tak, to jest OZ, kurde, no oddział zamknięty to jest w ogóle, ha. Wspaniała rzecz. Mam poglądy hipisowskie, idee obsa. Pozdrawiam, hej, peace and love. Tak, mam chrzest, bierzmowanie, najświętszy sakrament i jeszcze te, pierwszą komunię. Ostatniego namiaszczenia jeszcze nie dostałem. Zapad, czyli zachód. No to tak, ale to nie. To ja mówię o tym, to znaczy tutaj, żebyśmy się nie... mówię, że znak jako taki, bo to musielibyśmy się w postmodernizm zapuszczać, ale generalnie jest tak, że jedziesz, Adrian Pesydy. Hej, witaj Adrianie. W ogóle witajcie wszyscy. Dzięki, że tu jesteście ze mną. Czytamy sobie tą książkę, która jest naprawdę, naprawdę, czyli tak jak powiedziałem, w rodzinie, w tej rodzinie, która nas świetnie zda, to nasze działania aktorskie są zbędne, bo tam nikogo nie oszukamy. Jeżeli żyjemy z kimś na co dzień, to po prostu się nie da. Wiem, ale to bzdura, to oni nie są do tego zdolni, oni sobie mogą... tak naprawdę ja tu przyszedłem po to, żeby im przeszkodzić, nie? Także spoko, nie przejmujcie się tym nowym porządkiem świata, bo to kit. Hit. Tu są ciule, szmaciarze, złodzieje, więc nie warto nawet... Jedziemy z książką, jak duży Fiat na trójce. Dokładnie. Słuchajcie, więc wracamy. W rodzinie nikogo nie oszukamy. Jak już wychodzimy poza rodzinę, na przykład ja tutaj mogę udawać na przykład, że nie wiem, że jestem mądry, wyjątkowo mądry, ale na przykład powiem wam, przyznam się wam szczerze, wczoraj otworzyłem Lumana i po prostu tam był takie pojęcie o modalnościach. I mi się to od razu skojarzyło z tym NLP-owskimi modalnościami. A tu nie. U Lumana niektóre pojęcia mają zupełnie inne znaczenie. Więc powiem wam szczerze, poczułem się jak głupek, ale głupie mi było się wam przyznać, ale sobie pomyślałem, a co ja będę udał? Słuchajcie, przede wszystkim, bo niektórzy mi mówią, że ja jestem jakiś tam mądry czy coś. Nieprawda. To jestem normalny, tak jak każdy z was. Po prostu czytam dużo książek i jeszcze, ponieważ studiowałem, to nauczyłem się metodologicznie zdobywać wiedzę. To jest zarąbista, to jest, jak to powiedzieć, zarąbisty
zarobista umiejętność. To jest jak umiejętność kung fu. Jeżeli umie się zdobywać wiedzę i segregować wiadomości według własnego sposobu interpretacji rzeczywistości, interpretacji danych, to wtedy mamy strasznie mocne narzędzie. I ja właśnie tłumaczę, że niespecjalnie mądrym jestem tak samo, bo powiem wam szczerze, wczoraj mi było wstyd, jak z tymi modalnościami sobie zapomniałem i tak siedziałem przed wami i tak głupio mi było szukać po innych książkach i tak szukałem w głowie, szukałem, nic nie znalazłem, stanąłem jak ten głupi i powiem wam tak, no każdy z nas ma swoje złe i tutaj właśnie te teorie interakcji społecznej, zwłaszcza później będziemy mieć jeszcze tego Goffmana, Teatr Dnia Codziennego, tam bardzo dużo udajemy, a tak naprawdę, jeżeli chcemy stworzyć zaawansowaną cywilizację kosmiczną, musimy się pozbyć udawania między sobą. Jak to Sokrates twierdził, wiem, że nic nie... Tak, ale Sokrates też ma pozycję, nie? Jojek, ha, no właśnie, widzisz. Słuchajcie, wracając, czyli na przykład, to już wam mówiłem, jeżeli ktoś komuś chce sprzedać mieszkanie, udzielić kredytu jakiegoś takiego, że będzie zyskowny dla banku, albo sprzedać ubezpieczenie, musi założyć krawat, garnitur, koszulę elegancką i musi być ładnie ogolony, ładnie uczesany, a kobieta w takim eleganckim stroju. No bo po prostu to są nasze przedstawienia teatralne, to są nasze takie codzienne rytuały. Jeżeli ich nie otrzymujemy, to po prostu wycofujemy się. A prawda jest taka, że oszuści doskonale znają ten nasz mechanizm i świetnie na nim żerują. Więc tak naprawdę my tworzymy sobie, nieważne o co chodzi, każdy o co chodzi. Dokładnie, ale o co chodzi, ale o co się chodzi. Kawał mi się przypomniał, a nie będę mówił wam kawału. Dobra. Słuchajcie, czyli tak jak mówię, tu te interakcje ukierunkowane na tożsamość, czyli naszą kreację wizerunku w oczach innych, czyli ta sprzedaż self-image'ów, prosiłem nie do mnie, tylko tam dziewczynka biedna. Mori, dzięki ci serdecznie, ale naprawdę nie mi, tylko macie, ja sobie zapomniałem, jak ona się nazywa, na profilu taka blondynka. Kurczę, mówiłem wam przed chwilą. Tam ona ma link i dziewczynka potrzebuje 2 miliony na za kilka dni, więc tam, jeśli jesteście w stanie, to przekażcie komu trzeba. Czekaj, o, Pinki, ona się nazywa Pinki, ta, która ma tam u siebie na profilu link do, bo ja nie pamiętam nawet imienia, nazwiska, przepraszam was, tej dziewczynki, ale skoro już jesteście tacy mili, to dajcie tam do tamtej dziewczynki. O, super, Mori. Jak tam dasz, to powiem ci, jesteś super, super. No, dobra. I teraz tak, konsekwencje ukierunkowania na tożsamość, zwracanie uwagi na obraz siebie. Powiem wam, że widać po mnie, że nie jestem przykładem osoby, która zwraca uwagę na obraz siebie. Ta koszula flanelowa, to znaczy ona nawet nie jest flanelowa, bo hipisi w latach 80. chodzili w koszulach flanelowych, prawdziwej flaneli, a to jest taka podróbka chińska flaneli, czyli już nawet na tym... właśnie powiem ci, Micha Dziemidowicz, kurde, strasznie nad tym bolałem, bo wszyscy mi opowiadali o zdarzeniach paranormalnych, czy nawet... pomijając tam parę incydentów narkotycznych, to w ogóle nie miałem innych stanów świadomości, nie? Bo przy kompocie to w ogóle nie było stanu świadomości, tylko było takie ćpuńskie otępienie. I słuchajcie, tak strasznie... O, 1504, hej, witaj. Strasznie, kurde, zazdrościłem ludziom, którzy mieli stany jakieś paranormalne. I nigdy, no, starałem się gdzieś jakoś tak, kurde...
medytowałem, tak już sobie wyobrażałem, że do mnie schodzi jakiś archanioł i nigdy, no cholera, nic. Byłem, widocznie byłem zbyt, no dokładnie, dokładnie tak, ale słuchajcie, czyli, przepraszam, bo znowu, kurde, ja, jak z wami rozmawiam, to przewracam kartkę i potem zapominam, że trzeba się wrócić. Słuchajcie, wracamy, bo tu bajera fajna, ale... A, no to kurde, ja opętanie widziałem tylko na YouTubie i wcale nie jestem pewny, czy to nie była manipulacja, czy to nie był jakiś filmik. Dzięki, user 1504, zaraz pójdę. Coś tam jadłem, ale to mogło być albo to, albo coś innego i jakieś takie miałem dziwactwa, ale... Ale to było tak dawno temu, że w ogóle już... Ja to się starałem w ogóle, wiecie, jak zacząłem, trafiłem do Monaru, to wykonałem ogromną pracę, żeby wyprzeć z pamięci te wszystkie pierdoły, te wszystkie wspomnienia. Tak, dokładnie. I ją zmiażdżyło. A kogo zmiażdżyło? Tą, co? Bo taki wywar... No, w zasadzie nie do końca, bo tam jeszcze trzeba było trochę chemii zastosować. Jadł pan larwy. No nie, właśnie nie, ale chyba jak przyjdzie lato, to będę musiał popróbować. Co pomogło odstawić? No Monar, tak, Marek Kotański. Poznałem go osobiście. To jedna z... No, poznałem w życiu dwóch wspaniałych ludzi. To był ksiądz Andrzej Szpak od Hipisów i Marek Kotański. No i miałem osobiście, nie tylko, że tam rękę, tylko po prostu rozmawiałem z tymi ludźmi. Dobra, słuchajcie, ale no dobra, nieważne. W myśl w interakcji ukierunkowanej na zadanie zwraca się relatywnie mało uwagi na obraz siebie jako taki, czyli po prostu mamy coś do zrobienia, więc na przykład mam wyrzucić gnój, biorę gumofilce, zakładam jakąś starą jupę, że później rzucić do prania. Ja poznałem, o kurde, to ja jestem uzależniony od kogo inny i życie bez tego jest tragiczne. To ja, wiesz co, no w takim razie doradzam, bo ja tak naprawdę, no ja jestem nudny, ja mogę doradzić tylko Monar, ewentualnie anonimowych narkomanów, te wspólnoty, bo no są też terapie takie, no u terapeutów można na NFZ, a można prywatnie. Ale ja powiem szczerze, nie jestem w stanie nikomu pomóc wyjść z uzależnienia, bo ja już po prostu zapomniałem. I nawet jakby mnie któryś na AA prosił, żebym został sponsorem, to ja bym nie mógł, no bo kurde, ja się na tym nie znam, bo ja byłem w Monarze, nie? Także no... Ale są tu świetni ludzie, tu jest alkoholik z TikToka, jest ta Hania Maria Zagórska. O, witaj Radku Kurbielu. No ale to tak, wiesz, no dobra, no jak tam se chcesz, nie? Ja nikomu nie wybieram ksywy, nie? Tak. Posła Terleckiego, to znaczy nie, ja go, tak, on był, był hipisem, ciągle wygląda na takiego hipisa, chociaż, ale nie, on był 20 lat ode mnie starszy, to było inne pokolenie. On był z pokolenia Kory bardziej, także nie jestem Rickiem. Słuchajcie, dobra, bo tu, tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy interakcję ukierunkowaną na zadanie wspólnie, o na przykład teraz, mamy interakcję ukierunkowaną na zadanie, przychodzicie do mnie, a ja was namawiam na rewolucję anarchistyczną i wy siedzicie i słuchacie i pamiętajcie, jeżeli ktoś z was nie chce brać udziału w rewolucji anarchistycznej, to jak długo u mnie posiedzi, to weźmie udział i nieświadomie przez całe swoje życie będzie wykonywał krok po kroku i stanie się największym wrogiem takiego Schwaba albo takiego Rockefellera. Więc zastanówcie się, czy warto do mnie przychodzić, bo potem możecie mieć kłopoty. Dobra. W myśl popularnego określenia nie jest się świadomym siebie, self-conscious, natomiast przemożne zaobserwowanie obrazem siebie występuje w działaniu ukierunkowanym na tożsamość, dokładnie. I gdyby mi zależało na karierze akademickiej, ja bym tu występował, ubrany w garnitur, bym się ogolił, ostrzygł, postarałbym się jakieś liftingi sobie zrobić na ryju i kurde bym
że Fidel Castro, nie, to tego jeszcze nikt mi nie mówił, dzięki. O kurde, muszę sobie listę zrobić. Dobra, Fidel Castro, cholera jasna. To już wolę Che Guevara z dwojga złego. Przepraszam, wracając. Różnica ta polega niekoniecznie na specyficznych bodźcach, na jakie jest ukierunkowana uwaga, lecz na obiektach, które są wytwarzane z tych bodźców. Zaabsorbowanie obrazem siebie oznacza, że aktor interpretuje swoje gesty jako reprezentację ja, jako wystąpienia, które można uważać za oznaki jego prawdziwej tożsamości. Oznacza także, iż aktor interpretuje gesty innego jako oznaki swego obrazu tworzonego przez innego obrazu podtrzymującego koncepcję, jakie my o aktorze jako o sobie. Dokładnie. Jeżeli ja bym przed wami chciał udawać, to jednocześnie byłbym przekonany, że wy udajecie. A jeżeli się na przykład i to by było właśnie w interakcjach ukierunkowanych na budowanie tożsamości. Mojej tożsamości u was, albo waszej tożsamości u mnie. Natomiast jeżeli my mamy interakcję ukierunkowaną na zadanie, to nas nie będzie obchodziło, czy ktoś ma na przykład Mercedesa, czy starego Citroena, czy Fiata 126P, czy chodzi w garniturze, czy chodzi w starej koszuli flanelowej, nawet nie flanelowej, tylko paraflanelowej. Dlaczego nie znałem pana na studiach? Socjolog pozdrawia. Pozdrawiam, peace and love. No nie dało się, bo ja dopiero teraz zacząłem. No, ja byłem tylko na doktoranckich, to tam wtedy miałem bardzo krótki epizod ze studentami. Ale wapno. Dominik, peace and love. Pan leszy chce strugany ołówek czy automatyczny? Wiesz co, strugany, ja bym wolał strugany, bo po prostu a te automatyczne, to im się tam szybko ten łamie, to czarne, nie? Dobra, słuchajcie, jeśli w trakcie wspólnego zadania słabszy z dwóch mężczyzn usiłuje podnieść większy ciężar, można to interpretować na dwa różne sposoby, nadające różny kierunek ich działaniu. Z punktu widzenia zadania zmiana ról poprawiłaby efektywność, z punktu widzenia tożsamości każdy z nich może uznać, że wyznaczona mu rola wpływa na to, jak będzie się prezentował. Zwłaszcza, jeżeli to zadanie obserwuje jakaś atrakcyjna kobieta, to kurde, każdy z tych facetów będzie dźwigał maksymalnie, ile się da, a później będą tam płakać, będą się... Ale ta właśnie zbudowanie swojego obrazu w oczach atrakcyjnej kobiety dla chłopa, to jest coś tak ważnego, że jakie pan... Jakie wapno? Espumisan 1995. Ty jesteś z 99 roku? To ty jesteś starszy od mojego Citroena, czy starsza, nie wiem. No. Dobra. Konsekwencje. Nie, zaraz. Dobrze, tak. Słabszy mężczyzna widzi, że zmiana ról zwiększyłaby wrażenie jego słabości. Silniejszy zauważa, że jego rzeczywiście większą siłę kamufluje obecny podział pracy. Orientacja na tożsamość będzie prawdopodobnie oznaczała, że słabszy mężczyzna, aktor, postrzega swój nadmierny wysiłek jako tworzący obraz siły, a ofertę silniejszego mężczyzny, by zmienić się rolami, jako wyrażający zaadresowany do niego obraz słabości. No tak, obraz siebie może być komunikowany bezpośrednio albo sugerowany przez sytuację. Gestom innego można dodać specjalną interpretację, czyli wyrażanie współczucia, imputowanie niepowodzenia, braku kompetencji, uprzejmie wyrażone zainteresowanie może być odczytane jako przypisywanie godnych podziwu cech. Dokładnie, czyli na przykład wy mi mówicie, o jaki pan mądry. Ja mógłbym, gdybyście tak mi mówili jeszcze 30 lat temu, to bym, kurde, to normalnie by mi odbiło, nie? Jakiego Barbera? Nie mam pojęcia. Ja sam robię bardzo prosty zabieg. Jak się nie golę dłuższy czas, to potem biorę maszynkę i sobie tak tnę do końca i potem mogę się ogolić żyletką już wtedy. Ten znak z tyłu to Audi. No nie, to nie jest Audi, to nie jest Mercedes, to nie jest nic innego jak hipisowski znak pokoju, czyli pacyfka.
Dobra. Czyli obraz siebie może być komunikowany bezpośrednio albo sugerowany przez sytuację. Tak jak właśnie to, co było mówione o tym dźwiganiu ciężaru, nie? Albo na przykład jakieś, powiedzmy, zadanie, które wykonujemy po to, żeby zdobyć nagrodę. Jeżeli wykonujemy takie zadanie, to wtedy oczywiście staramy się zrealizować, to znaczy, jeżeli to jest taka nagroda bezpośrednia otrzymana jako medal, to tak, to wtedy jesteśmy na cel, ale jeżeli tą nagrodą jest właśnie zdobycie tej kobiety, która jest atrakcyjna i ma dwóch mężczyzn, nawet nie wzięcie jej za żonę, ale nawet miła pogawędka w jej towarzystwie, czy jakiś dłuższy znajomość, to wtedy staramy się maksymalnie zaprezentować atrakcyjność naszej osoby i fizyczną, i intelektualną, i taką też moralną, czyli udajemy takich lepszych, na przykład osobiście ktoś chciałby większą część zawsze czegoś brać dla siebie. Powiedzmy, ja jak na przykład wchodzę na przyjęcia, gdzie jest dużo ciasta, to mi głupio, ale zawsze muszę opędzlować najwięcej. Natomiast jeżeli bym chciał przed kimś udawać, to musiałbym przeciwko własnej naturze postępować i powstrzymywać się przed sięganiem po słodkości, nie, na stole. Nie wiem, o co chodzi, ale mnie to interesuje. Chodzi, słuchajcie, właśnie, bo ja zapominam, a teraz to ważne jest, współczesne teorie socjologiczne. I mówimy w tej chwili o koncepcji siebie w interakcji społecznej Ralfa H. Turnera, interakcjonizm symbolicznej, teorii interakcji. Każdy obraz siebie mógł być oceniany, muszą istnieć pewne standardy porównania. To właśnie tu ujawnia się zasadnicza różnica między ideą koncepcji siebie, a prostym konformizmem i społecznie aprobowanymi mocami ludzkiego zachowania. Czyli bez standardów to byśmy tylko mieli aprobatę i dezaprobatę. Czyli wiedzielibyśmy dobrze, źle. A tak mamy to stopniowanie, że jesteśmy nie najgorsi, ale dużo gorsi, na przykład od Ździska, Mietka, Franka, ale jeżeli się będziemy starać, prześcigniemy Ździska, Mietka, Franka, czyli będziemy się pieli w górze na granicy tworzenia naszego wizerunku. I w ten sposób na przykład postępują zawodowi politycy. Jeżeli ktoś chce zostać zawodowym politykiem, to on musi zacząć, powiedzmy, w wieku 15 lat i on buduje swój wizerunek. To tak naprawdę praca polityka polega na budowaniu swojego wizerunku w oczach innych, nawiązywanie relacji z tymi innymi, a później ten wizerunek trzeba przekazać wyborcom, czyli tak naprawdę musi stworzyć taki fałszywy obraz. Polityk nie ma wyboru. Polityk nie ma wyboru. Jeżeli chce być politykiem, musi zbudować jakiś fałszywy wizerunek samego siebie. Czasami niektórzy wielcy politycy, ten wizerunek jest prawie tożsamy, u nich był prawie tożsamy. No, o, na przykład Gandhi był jedynym politykiem chyba w historii świata, u którego nie było różnicy między wizerunkiem publicznym a nim samym, jego tożsamością. Natomiast każdy, czy Kaczyński, czy Tusk, czy Ziobro, czy powiedzmy, nie wiem, Schetyna, to są ludzie, którzy budują taką maskę, taką nawet nie maskę, tylko całą w ogóle fałszywą postać, pokazują ją wyborcom, dają im ją, żeby kupili. I jeżeli kupią, to później, po pewnym czasie, kiedy już ta kampania wyborcza się skończy i kiedy już zaczną normalnie rządzić i nikt nie będzie mógł im zagrozić, przynajmniej tak bezpośrednio, to czasami odsłania się ich prawdziwe oblicze, no bo nie ma, nie istnieje możliwość, żeby zbyt długo udawać. W trakcie kampanii wyborczej się da, chociaż też z doniesień prasowych wiemy, że niektórzy ludzie dzięki naprawdę za prezenty, ale tak jak powiedziałem, dajcie tej dziewczynce, bo u niej jest 2 miliony do zebrania, a u Pinki na
Na profilu tam gdzieś jest jakaś dziewczynka, jakieś trzeba przelewanie, przetaczanie krwi czy coś. Ja nie pamiętam, bo słyszałem o tym dzisiaj, dlatego wam powtarzam. Dobra. Dzięki porównaniu z koncepcją siebie poziom osiągnięć można przełożyć na korzystny lub niekorzystny obraz siebie. Tak, wiecie co? Ja chyba tu nawet, tak, to chyba już żeśmy przeczytali. Czyli młody chłopiec nie dorówna nigdy królowi strzelców, ale jeżeli będzie skubany, no właśnie, pozytywnie zakręcony, wiesz co? To bezczelna menda, bezczelna, po prostu zwykły cham był w Rzeszowie i nawet się nie odezwał. Normalnie czuje się pominięty, nie? Cóż mogę powiedzieć więcej o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w moim rodzinnym mieście. Także, ale właściwie to ja nie wiem, czy on w ogóle z prezydentem Rzeszowa się spotkał, bo to podobno było w tajemnicy jego wizyta, także no, mogło być różnie. Czyli tak, poziomy interpretacji, czyli tak, jest pierwszy, tak, a zgadza się, czyli najmniej skomplikowany poziom, zarazem taki, który jest społecznie wymagany w większości interakcji, można nazwać poziomem wartości nominalnej, czyli face value level. Na tym poziomie interpretacja oznacza akceptację znaczenia, które inny wyraźnie komunikuje, bez szukania w nim ukrytych znaczeń. Czyli ktoś mi daje rękę. Nie mam tatuaży. Myślałem w ogóle, proponowali mi, bo nawet miałem dużo z gitami do czynienia i oni umieli, mówią, chodź, zrobię ci tatuaż. Już nawet się zgodziłem, tylko nie mogłem się po pierwsze zdecydować co, a po drugie gdzie i dlatego nie mam. Także nie narzekam. Trudno, nie mam, to nie mam. Nawet jestem zadowolony, bo miałbym pamiątkę z czasów, kiedy każdy wie, że to dobre posunięcie. Ale co? Bo między sobą, dobra. Dobrze, czyli to pierwsze. Ja podaję rękę i mój rozmówca widzi, ja podaję rękę, czyli nie zakłada, że trzymam z tyłu nóż za plecami, bo tylko po prostu interpretuje mój gest tak, jak wszyscy normalni ludzie w normalnej sytuacji interpretują i podaje mi rękę też. No bo nie zna mnie, nie ma powodu, żeby mi nie podać je. Bo jeszcze żeśmy na przykład nie zaszli sobie za skórę. Czyli chłopiec zostaje uderzony piłką w trakcie meczu baseballowego i jego troskliwy ojciec podbiega, by zapytać, czy został zraniony. Ojciec jest przygotowany na szukanie pewnych oznak wskazujących, że syn jest zraniony poważnie, czy tylko lekko. I jeżeli syn odpowie nonszalancko, że nic mu nie jest i będzie chciał wrócić na stanowisko, a ojciec zobaczy, że jego syn w rzeczywistości cierpi z bólu, to wtedy już będzie drugi poziom, czyli będzie taki poziom, w którym szukamy drugiego dnia w takim zwykłym geście. To nie Mercedes, oczywiście, że nie. To jest symbol pokoju, hipisowski symbol pacyfa. Współczesne teorie metodologiczne, jesteśmy na stronie 281, koncepcja siebie w interakcji społecznej Ralfa H. Turnera. I słuchajcie, czyli tak jak mówię, to jest tylko taki drugi poziom, czyli tak, dostał piłką, ojciec podbiega, patrzy, nic ci nie jest, a syn, kurde, taki, no mówi, kurde, aż mu wstyd, nie, bo tata przyleciał, tu koledzy się patrzą, więc udaje cwaniaczka i mówi, nie, nic mi nie jest, a tu go, kurde, mało, nie ma coś przetrącone, ale chce wrócić do gry. A ojciec musi, jako jego troskliwy, kochający go człowiek, musi przejrzeć tą grę i na przykład w razie czego musi mu zabronić. Czyli to jest drugi poziom tej właśnie interpretacji.
Natomiast trzeci poziom, na jakim dokonuje się czasem interpretacji, nazywa się diagnostycznym, czyli jest to taka interpretacja, która wnioskuje z gestu coś na temat stanu innego. Czyli klasycznym typem interpretacji diagnostycznej jest interpretacja stosowana przez psychiatrę. Przyjmuje się w niej, że gesty pacjenta ujawniają lekarzowi postawy, których pacjent jest całkowicie nieświadomy. Czyli teraz mi nic nie przychodzi do głowy, a zaraz począwszy. Nie, oni tu też nawet nie dali jakiejś takiej. Ale generalnie jest tak, że psychiatra powiedzmy z pewnego gestu, powiedzmy, rozmawia z jakimś człowiekiem, który jest skłonny do agresji, to na przykład opisuje jakąś sytuację i kiedy ten, z którym on rozmawia, jakoś zaciśnie pięści, to niezależnie od tego, że jego twarz jest, ma taką założoną maskę takiego spokoju, to na przykład zaciśnięte pięści pokazują jego rzeczywiste nastawienie do danej sytuacji. I wtedy psychiatra lepiej wie niż sam właśnie badany, jaki jest jego stosunek do pewnych rzeczy. Istotne jest również, że równowaga między poziomami interpretacji jest różna w przypadku interakcji ukierunkowanych na zadania i tych ukierunkowanych na tożsamość. W interakcji zadaniowej interpretacja dokonuje się przede wszystkim na poziomie wartości nominalnej, gdy każdy uczestnik jest zainteresowany głównie tym, co inny próbuje przekazać, a nie głębszą interpretacją. Chociaż i tutaj od razu mi się przypomina, przychodzi mi, wykłada pan, znaczy, ja jestem twórcą socjologii złodziejstwa i tego działu socjologii żadna uczelnia nie chciała, dlatego wykładam ją na TikToku. Po prostu. A jest to wstęp do takiej małej rewolucji anarchistycznej, która zmiecie wszystkich tych, jakby to powiedzieć, tych, którzy chcą nas eksploatować z powierzchni ziemi. Po prostu podzielą los tych neandertalczyków, ale tu tak między nami nie powtarzajcie tego nikomu, bo chyba jakieś dziewczyny do pana piszą na Messengerze. Nie, nie piszą, gdzie, do mnie. Wściekłe pięści męża? O kurde, to znaczy jako mąż nie powinieneś mieć wściekłych pięści, powinieneś mieć dłoń, która jest czuła, nie? Czy da się nauczyć empatii? Generalnie prawdopodobnie, to znaczy tak, wszystkiego się da nauczyć, ale empatia jako taka sama w sobie jest bardzo podatna na manipulacje. Jest w ogóle taka książka, zapomniałem autora, jej tytuł to jest Przeciw empatii. I witaj Marcinie, witaj. Witaj wnuczku mój. To znaczy... Nie będzie nikt moim wnuczkiem, bo moja wnuczka prawdziwa, która się niedługo urodzi, by się obraziła, że ktoś zajął jej miejsce. To nie ma mowy. Czy jest pan po studiach? Oczywiście, jestem magistrem socjologii i skończyłem studia doktoranckie. Ale ponieważ socjologia złodziejstwa nie jest mile widziana, więc tutaj ją wykładam. Love, Johnny Depp. To, co pan mówi, jest bardzo mądre. Znaczy... To ja wam powtarzam słowa ludzi, którzy są mądrzy, a ja stoję na ich ramionach i po prostu widzę to, co można zobaczyć z tej wysokości. I to każdy może tam wejść. Po prostu ja wam pokazuję, stamtąd widać tyle. Każdy z was może przeczytać to i to, co ja wam pokazałem. I to samo będzie wiedział. Panie Leszek, co pan myśli o PiS-ie? PiS jest... PiS... Nie, partia Prawo i Sprawiedliwość. Słuchajcie, to jest dziadowska partia, zakłamane szmaciarze, ale i tak są gorsi, i tak są lepsi niż to, co było przed nimi, czyli PO. I tak naprawdę każda inna partia jest... Ale jestem bardzo skupiony. Mam problem z skupieniem, ale... O, to miło mi, że w ogóle... Bo znaczy ja... Ja się staram, żeby to było jakoś tak... O kurde, słuchajcie, jesteśmy prawie przy końcówce.
trzeci dzień nam schodzi przy tym turnerze, nie? To już ostatnia strona. Konsekwencje ukierunkowane na tożsamość, gest jako technika interpersonalna. W interakcjach ukierunkowanych na zadanie, gesty są formą komunikacji. Choć komunikację celową z założenia mogą przekazać odbiorcy, to samo zasadnicze znaczenie, jakie mają dla osoby inicjującej. Czyli tak naprawdę ja pokazuję wam na przykład, o, taki mój stały mój gest na moich wszystkich filmikach. Peace and love. I ten mój gest oznacza pokój i miłość. Głównie chodzi o pokój, ale też o miłość i w ogóle wolność, bo to też jest symbol wolności. Natomiast ktoś mógłby go zinterpretować zupełnie inaczej i to jest święto, Piotrze. Dla ciebie mogę być nawet scjentologiem, jeżeli pomożesz mi obalić zmurszały system i wprowadzić rewolucję anarchistyczną, to możesz mi mówić scjentolog. Słuchajcie, wracając, taki słynny gest Winstona Churchilla, jeszcze sprzed czasów hipisów, bo ten znak również oznacza zwycięstwo. I Churchill, kiedy przyjechał na wizytację wojsk brytyjskich, nie, to kiedy pokazywał ten gest, to on jakoś tak to zrobił. I dopiero wtedy tak przełożył rękę. A w takim slangu w Cockneyu, nie, to ten gest to jest dokładnie ten sam gest, który pokazują Amerykanie jednym palcem. Więc tutaj mamy właśnie całą masę możliwości, bo tu jest taki bardzo słynny przykład, nie? Natomiast takich rzeczy mamy całą masę. Czy pan jutro też zrobi live? Jutro jest co? Czwartek? To tak, czwartek i pewnie w weekend sobie odpocznę, bo będę miał robotę inną. Chociaż nie wiadomo, jeszcze nie jest pewne, więc a jak będę miał inną, nie będę miał tego. Z zawodu jestem tak, z elektrykiem, budowlańcem i socjologiem. I nawet pracowałem jako socjolog w mojej spółdzielni, którą mi okradli. Ale to dłuższa historia. Bądź moim dziadkiem, proszę. Wiesz co? Nie mogę. Mogę być na przykład, nie wiem, ojcem, dziadkiem chrzestnym. Chociaż nie wiem, czy jest... Nie, żartuję. Mam dziadka z PiSu. No bo większość dziadków jest z PiSu. Mój ojciec... jak pojedzie na wybory, to będzie głosował na Kaczyńskiego, oczywiście, i to normalne jest. Jestem moim mentorem. Ojciec chrzestny. Ojciec chrzestny. No, słuchajcie, ja pamiętajcie, ja w ogóle cieszę się, że mi mówicie takie miłe słowa, ale pamiętajcie, my robimy rewolucję anarchistyczną. Anarchizm to inaczej antyautoryzm. Możemy wierzyć w tekst, natomiast wiara o sobie jest zawsze ryzykowna. Zawsze jest ryzykowna, bo bardzo często... ale nie, słuchajcie, tu nie. Dzięki za chęci żołnierz, ale tu nie chcę moderacji, bo jak na przykład ktoś mi pisze jakieś rzeczy, to wam się wydaje, że to jest spam. Nie, nieprawda. Każdy komunikat jest ważny. Komunikaty, które są postrzegane jako spam, mówiłem, marihuana jest niezdrowa. Bardzo, bardzo szkodzi procesom tutaj tym intelektualnym. Wracając. Każdy komunikat coś, jest jakiś facet, ktoś, facet, mężczyzna, kobieta, którzy coś napisali. I to coś to jest ich wołanie, ich komunikat, ich sposób dotarcia do rzeczywistości, do innych ludzi. Musimy tak na to patrzeć i wtedy w ogóle zmienimy postrzeganie. A jeszcze wam tak a propos, bo chciałem powiedzieć, jest taki ten Mirek, taki słynny na TikToku koleś, który mówił, na przykład taki miał filmik, jak poderwać dziewczynę. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest taki, który ma taki pewien sposób, specyficzny sposób mówienia, gdzie zaczyna jakieś zdanie mówić i później kończy je w zupełnie innym, jakby to powiedzieć. Na pewno on się nazywa, kurde, zapomniałem, Mirek,
Mirek, taki, on bardzo tak mówi w sposób dziwny. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy. W każdym razie masa ludzi się z niego naśmiewa. A dla mnie, jako na przykład dla ten co powiedział, kto podał Kiko, dokładnie, wszyscy go znacie. Słuchajcie, Jacek Skoczeń, nie, to nie Jacek Skoczeń, to jakiś inny. Słuchajcie, on jest świetnym, jeżeli nie będziecie się z niego śmiać, a posłuchacie, jak on mówi. On chce wyrazić jakąś myśl i on ją po prostu tnie na małe kawałki. To każdy z nas tak samo robi. Każdy z nas tnie swoje... My nasze procesy myślowe musimy zakodować tam u nas w głowie, przełożyć je na język, ten, którym się posługujemy, i te poszczególne słowa złożone już od razu w pewne wypowiedzi, my je musimy z siebie wydostać. I u tego chłopaka widać, że... A powiem wam, największe takie sukcesy na przykład psychiatrii czy psychologii to były właśnie, kiedy się obserwuje ludzi, którzy odbiegają w jakiś sposób od normy. I jak ja się tak na przykład czasem posłuchałem tego chłopaka, który tak mówi, i na przykład oglądnę swój taki jakiś filmik i u mnie to jest troszkę mniej widoczne. Ale powiem wam, oprócz takich naprawdę wybitnych mówców, którzy ćwiczyli i naprawdę mówią wiecznie o tym samym i mają już to wyćwiczone dokładnie, w super, jakby to powiedzieć, czy pan kiedyś, tak, ale 40 lat temu, Nixon, ja już zapomniałem, nie? Wiem, że było dużo śmiechu, ale tfu, napisał urok. Dobra, wracając, no nie ponad 40, tak 37-8, no, bo potem już weszły lepsze rzeczy i tamto zostało. Więc słuchajcie, ja u siebie też na przykład mówię w jakieś zdanie i na przykład mówię w dopełniaczu, a potem jakiś kończę w celowniku, czyli po prostu zmieniają mi się formy gramatyczne. Wszystkim się kojarzy ta pacywka wisząca z Marychą, czy to pan kiedyś władze, znaczy i czytałem, i oglądałem. Jest pan... O kurde, mój ulubiony film to jest film o hipisach, Hair, pisze się Hair, czyli włosy, nie? Ale nie, tak, to, ale w ogóle cała masa filmów. Ale powiem wam tak, od czasu, jak już jestem, po prostu mam coraz mniej czasu w życiu, więc jedyne co czytam, to czytam książki socjologiczne albo jakieś książki inne, ale po angielsku. To wtedy czasami biorę do ręki. O, i chciałem wam... jeszcze wam polecę jednego gościa. Terry Pratchett. To jest facet, który stworzył absolutnie... Jaki jest pan... właśnie. Swastyka. Nie, Catboy. To nie jest swastyka, to jest pacywka. Skąd ta ogromna wiedza? Z książek, no kurde, z książek. Ale nie jest ogromna, nie. Powiem wam szczerze. Właśnie, jeszcze też wam chciałem to powiedzieć. Ja tutaj... A zwłaszcza tutaj, u Lumana, nie? Ja wczoraj się, kurde, tu zbłaźniłem. To ja wchodzę do gęstego, wielkiego lasu i ja znam 8, 10, 12 ścieżek i kilkanaście polan. I tyle, ale ja zejdę i ja tymi ścieżkami mogę pochodzić ile, gdzie zechcę, dokąd zechcę. Natomiast tam jest wielka, gęsta... wielki, gęsty bór i są rzeczy, że szatanista są rzeczy, że po prostu ja zejdę ze ścieżki na 3 metry i ja się gubię, rozumiecie? To tylko pozornie wam się wydaje, że ja mam wielką wiedzę. Ja korzystam z książek i idę utartymi ścieżkami i używam metodologii i korzystam z utwierdzonych teorii, które
jeszcze nie są zupełnie sfalsyfikowane, czyli jeszcze na razie są uważane za... Ja jestem rzymski katolik, jak najbardziej. Chociaż różnie w życiu bywało, nie? Na przykład jak no, ćwiczę tai chi, to niektórzy mi zarzucają, że jestem taoistą i że jestem niezgodny z katolicyzmem. Belzebub, diabeł z tobą. No kurde, to mnie cienki, ale nie, to, powiem wam szczerze, to absolutnie żaden komplement. Diabeł to jest osoba, to znaczy, to jest, znaczy szatan jako taki jest, o tak, oczywiście, współczesne teorie socjologiczne, kurde, funkcja religii Lumana, historia myśli socjologicznej tego Szackiego. To są takie, które mam pod ręką, a tak poza tym to pan to jest. Co pan sądzi o Rydzyku? Pan sądzi o pedofilii w kościele, o Rydzyku i o. Nie, no, ja nie jestem Arystotelesem. Jaką pan ma orientację? Polecił pan. Orientację chodzi o seksualną, to ja już nie mam. Kiedyś kochałem kobiety, dalej kocham kobiety, ale już. Teraz to tylko tak, o sobie popatrzę, nie? Co pan sądzi o Rydzyku? Znakomity menadżer. Gdybyśmy mieli takich menadżerów, to byśmy, kurde, stali jako kraj całkiem dobrze. Z tym, że z drugiej strony to jest menadżer, ale gdyby to był... Wiecie co, bo jest też tak. Cała masa ludzi myśli, że Bill Gates to jest koleś, który stworzył komputery, czy że bez niego nie mielibyśmy komputerów. Bzdura. On tak naprawdę ma jakieś tam studia, jakieś elektroniczne czy coś, bo wtedy jeszcze chyba nie było elektroniki. Natomiast to nie on stworzył komputery. On po prostu zatrudniał ludzi, ci ludzie tworzyli, a jeżeli ludzie wymyślali jakieś genialne rzeczy, to on im je kradł. I on dlatego ma tyle kasy. Bo po prostu, słuchajcie, ja powiem coś, co mnie będą linczować, a ja mam w dupie linczowanie. Nie da się uczciwie zarobić zbyt dużych pieniędzy. Jeszcze można powiedzieć, że rodzinną firmę z długimi tradycjami, nawet nie z długimi, tam powiedzmy rodzinna firma, czy ktoś coś zrobił jeszcze, bo była taka świetna, świetny czas przejście z komunizmu do kapitalizmu i wtedy się dało zarobić, ale im większe są te pieniądze, tym więcej jest uczestnictwa. Może ktoś nawet wydawać mu się, że jest uczciwy, ale on i tak uczestniczy w złodziejskim systemie. Czyli tak naprawdę jest w pewien sposób złodziejem, czasami wprost bezpośrednio, a czasami tylko biorąc udział w złodziejstwie innych ludzi. Więc tutaj po to właśnie chcemy przeprowadzić rewolucję anarchistyczną, żeby ludzie nie byli okradani. I wtedy, jeżeli ktoś się dorobi naprawdę bardzo wielkiego majątku, a to będzie raczej niemożliwe, to wtedy będzie to uczciwe. Jeżeli się zacznie grę na uczciwych zasadach. My tu nie mieliśmy szans, bo od 8-10 tysięcy lat ta gra jest rozgrywana przez oszustów. Myślisz, że jako szatan przyszedłem zniszczyć złotego świata? No kurde, nieźle, nieźle. Chociaż pewnie jakoś logicznie by się to dało obronić. Dobra, nie, słuchajcie, żarty, głupie żarty, a tutaj ten... o kurde, a nie, spoko, dobra. Sekwencja ukierunkowana na tożsamość, gest jako technika interpersonalna. To mówiliśmy w interakcjach, tak, gesty są formą komunikacji. I tak jak powiedziałem, dojdzie do rozbieżności między znaczeniami, czyli ten gest Churchilla, zanim jeszcze tak zrobił, to był, to wojsko po prostu, wie, żołnierze stali jak zamurowani, co on nam pokazuje, nie? A on tak naprawdę chciał wiktoriańsko, bo to był jeszcze taki gentleman, chociaż taki z niego gentleman, jak ze mnie, kurde, balerina, nie? Na pozór nie ma nic szczególnego w technikach interpersonalnych. Różnica
istnieje jedynie w użyciu gestu, w postawie nadawcy wobec własnego gestu. Związek między kulturowo-standardową treścią gestu a tokiem interakcji jest jednak całkowicie odmienny. Dokładnie, bo kulturowa treść gestu nie musi być znana naszemu, że tak powiem, odbiorcy tego. O cholera, poczekajcie, teraz już sprzętnie Bangla. Teraz to już sprzętnie Bangla, nie bardzo rozumiem. Edison, ale co? Czy na przykład ci ludzie to złodzieje? Kraść? Nie, trzeba przestać kraść. Nie. Oczywiście, to słuchajcie, on tylko żeruje na tym, że inni tak naprawdę coś, a on tylko tyle, że ma kasę. Słuchajcie, przecież jaki znak hipisa? Ty, panie ciemności, nic w życiu nie zajebałeś. Ale ja normalnie rąbałem, kradłem. Powiem wam szczerze, dużo złych rzeczy zrobiłem, ale na szczęście moje, że tak powiem, przestępstwa już dawno się przedawniły, więc spoko, mogę sobie. A jako człowiek, który podąża drogą socjologii i jako twórca socjologii złodziejstwa, uważam, że musimy po prostu zmienić się, bo, znaczy nie zmienić się, nie, to nawet nie to, musimy wybrać pewną inną ścieżkę postępowania. Pan siedzi bez spodni, a nawet jeśli, to i tak nie widać. O właśnie, widzisz, dobre pytanie, bo ja, tu było budowa tego, budowa mojego I myself, nie, czyli mojej struktury siebie, mojego takiego, kurde, widzicie, no, demencja starcza. Właśnie mojego I myself pozwala mi siedzieć ewentualnie bez spodni i w zasadzie, no, wy nie jesteście w stanie tego sprawdzić. Ale gdybym był agentem ubezpieczeniowym czy agentem nieruchomości, musiałbym być idealnie ubrany, ogolony, ostrzyżony i w ogóle pewnie bym sobie robił jakieś operacje plastyczne. W piekle co zależy, ego, no. Co to z tyłu? Z tyłu jest to pacyfka, czyli międzynarodowy hipisowski znak pokoju i miłości. Dobrze. Konsekwencje ukierunkowania na tożsamość, uznanie i wina. Interakcja zadaniowa wymaga minimalnej uwagi, jeśli chodzi o przypisywanie uznania i winy za bieg zdarzeń. Czyli jeżeli ja do was mówię i wy mi mówicie, no stary, ale to nie ten temat. Jesteś opętany, o, proszę. I mówią mi, że jestem opętany, i czyli ktoś mi przypisuje pewną winę. Moje opętanie, czyli wejście w konszacht z szatanem. Dajmy na to. Witam, ja na chwilę, spoko. Hej, peace and love. Demon przez ciebie przemawia, dokładnie. Ale nie, słuchajcie, bo to świetnie, a on mi akurat wszedł, kiedy ja potrzebowałem przykładu, nie? Ktoś mi mówi, jestem opętany. On mi przypisuje winę, bo on w jego oczach, to co ja mówię, jest wynikiem jakiegoś szatańskiego opętania. Ale z drugiej strony ktoś inny wcześniej napisał mi komentarz, jestem, że to znaczy jesteś mądrym człowiekiem skierowany do mnie, czyli przypisał mi uznanie, widzicie, czyli jeśli chodzi o przypisanie uznania i winy za bieg zdarzeń, a biegiem zdarzeń jest moje przekazywanie wam tekstu, to znaczy Neos już nie istnieje, ja mam ten, po prostu tak żeśmy, nie wiem, zapomniałem nawet, Jarosiewicz, to był koleś, który stworzył ten Neos, myśmy się tam do niego przyłączyli, ale fajna organizacja powstała, bardzo krótko działała, ale jako teoretyk organizacji powiem, że książka jest współczesne teorie socjologiczne i jesteśmy na etapie Turnera, koncepcja siebie w interakcji społecznej. Czyli tak jak mówię, mamy ukierunkowanie na uznanie, przypisujecie mi uznanie albo przypisujecie mi winę. I mam nadzieję, że większość z was przypisuje mi uznanie. Niektórzy na przykład mówią, że jestem opętany. Neos, unikaj gościa. Znaczy jego już nie ma, on wyjechał gdzieś tam. Chodziło do gościa. Rakoczko. Ale
Ale to czekaj, o czym ty mówisz? Nie, dobra, nie, nie będę wnikał. Jeszcze dostanę pomiesz. To może ty jesteś demonem, chcesz mi zrobić ten, no, wodę z mózgu. Jestem opętany. Ja pierwszy przypisuję uznanie za winę. No tak, tak. Kurde, wiesz co, Tadek, świetnie to powiedziałeś, bo powiem wam tak, czasami takie... Właśnie dlatego ja już jestem na tyle stary, że się nie podniecam takimi tekstami, że pan jest bardzo mądry. Bo rzeczywiście, gdybym miał w tej chwili 20-30 lat, to by mi normalnie odbiło. Na szczęście, jak miałem 20-30 lat, byłem tak głupi, że w życiu bym nie wyszedł do was gadać. Nie? Dobra. I teraz tak, w rzekomym namyśle nad schematem mającym poprawić efektywność edukacji publicznej ukierunkowane na tożsamość oznacza, że dyskusja jest wykorzystywana do przypisywania sobie uznania za nowy program i przypisywania komuś winy za obecne niefortunne warunki. Akurat jeśli idzie o szkolnictwo, nie? I w naszym systemie oświaty mamy to samo. Czarnek mówi, tam łajdaki, to kurde, takie dziadostwo narobili, a ja teraz tak pięknie to wszystko zrobiłem. I tutaj macie Bóg, honor, ojczyzna w szkole i macie pieśni patriotyczne śpiewamy. No i proszę, tak, ja wiem, że jest opętany, ale ja nie mam tych, jakby to powiedzieć, tych do wypędzania demonów, nie mam kompetencji, nie? Dobra, czyli tak naprawdę to przypisywanie winy innym, a sobie zasług, to jest jeden taki z podstawowych koncepcji nawet nie tyle polityków, ile człowieka jako takiego, bo nawet to Jezusa słynny tekst, że widzicie belkę w oczach, nie, przepraszam, źdźbło w oczach brata swego, a belki w oczach swoich nie widzicie, to jest absolutnie prawdziwy opis właśnie tego uwarunkowania, przypisywanie winy i zasługi, czyli egzorcysta, to nie, tak, dokładnie, St. Peter. Żartujemy sobie, tak, dokładnie, bo trzeba sobie pożartować, bo tu powiem wam tak, generalnie socjologia nie jest taka prosta, jakby się wydawała na pierwszy rzut oka, ale idzie ją zrozumieć, idzie ją pojąć, a potem się może przydać do właśnie przeprowadzenia rewolucji, o której już wam mówiłem. Dzięki tej obserwacji możemy powrócić do wcześniejszego twierdzenia dotyczącego wyłaniania się idei ja. Uznanie i wina nie są oceniane po prostu jako przyczyna. Przyczynowa imputacja może być przetłumaczona na uznanie i winę tylko wtedy, gdy do równania zostanie wprowadzona osoba. Czyli bliskie powiązanie między poczuciem ja, orientacją na uznanie i winę działa w obie strony. Ponieważ ja jest w decydującym stopniu wynikiem akceptacji przydzielonego nam przez innych uznania i winy, uwrażliwienie na ja prowadzi jednostkę do organizowania swojego doświadczenia tak, aby mogła znaleźć odznaki uznania i winy zawarte we własnych gestach oraz gestach innych i owymi oznakami manipulować. Czyli to, co na przykład niektórzy mają taki postulat, nie wtrącajcie się do mojego życia, to w ogóle jest postulat bardziej utopijny niż rewolucja anarchistyczna, bo po prostu nie da się nie wtrącać do cudzego życia, bo chyba, że ktoś by się zupełnie gdzieś zamknął albo trafił na bezludną wyspę, musiałby zlikwidować wszelkie kontakty społeczne, bo nawet jeżeli chcemy udawać takich absolutnie tolerancyjnych, to naszymi gestami, naszymi spojrzeniami samymi, czy nawet naszym zaniechaniem pewnych gestów, dajemy do zrozumienia właśnie w jaki sposób wyrażamy czy uznanie, czy winę. Czyli nie jesteśmy w stanie wyłączyć komunikacji społecznej. Więc jeżeli nie wyłączymy komunikacji społecznej, to po prostu nie możemy od nikogo żądać, żeby, że tak powiem, nie ingerowali w nasze życie. No bo po prostu, to tak jakby, moim zdaniem nie jest to utopia, wystarczy na kogoś nie naciskać. Ale to jest co innego, nie ingerować nadmiernie. Natomiast słuchajcie, nie da się, tak samo jakby... Nie wiem, czy widzieliście kiedyś worek ziemniaków, nie?
I nagle, gdyby w tym worku ziemniaków, każdy z tych ziemniaków mówił do swoich sąsiadów, przestań mnie dotykać, nie? I taki postulat by wysunęły ziemniaki. Nie dotykaj mnie, i żeby mieć przynajmniej milimetr odstępu. Czy uważacie, że jest to realne? Bo mi się wydaje, z punktu widzenia fizyki ciał stałych, że raczej mało prawdopodobne jest stworzenie takiej sytuacji, gdzie ziemniaki będą odgraniczone od siebie w worku, każdy od innych ziemniaków cienką warstewką, nawet mikrometrową powietrza. Nie da się. Po prostu się nie da. Więc tak samo jest nierealny, bo tutaj to wynika z praw socjologii, więc oczywiście czym innym jest ingerowanie w życie innych, takie chamskie i brutalne, a czym innym jest nadawanie subtelnych sygnałów, że na przykład tu nie idź, bo dostaniesz po mordzie, nie? Bo tu jest ta brama, w której biją, nie? I dlatego, no nie wiem, jest to, jeśli tak wyrażę swoje zdanie to na jakiś temat do innej osoby, to nie, to nie jest, oczywiście, że przecież my, zresztą słuchajcie, tu na TikToku, który jest świetnym laboratorium badawczym, mamy te wszystkie polskie dramy. Nie wiem, ktoś mi powiedział, że na polskim TikToku są najgorsze dramy na w ogóle z całego świata. Ale powiem szczerze, że faktycznie nie widywałem na innych, żeby się wyzywali. No bo w polskich, tak jak się scrolluje ten, tak sobie filmiki, nie? Albo live'y, to tak powiedzmy na co czwartym live'ie, no powiedzmy co szóstym, jest wzajemne jakieś krzyki między sobą, nie? Że ktoś się kłóci, albo że się wyzywa, nie? A na japońskich live'ach to w zasadzie, albo czy na przykład na tych z Indii, czy gdzieś z Pakistanu, czy w ogóle jakieś angielskie, niemieckie, jak scrolluję, no to nie widzę, żeby tam się wyzywali, więc jesteśmy takim ewenementem. Co pan myśli o samo o... Myślę, że to jest taki, jakby to powiedzieć, krzyk rozpaczy, nie? Jeden z... albo też takie to może być spowodowane z tym, że tak jak mówię, ja jestem socjologiem, a nie psychologiem. I socjologia mówi, w zasadzie o samookaleczeniu nie mówi, ale na przykład o samobójstwach jako takich. Socjologia, to chyba właśnie Durkheim mówił o samobójstwie w aspekcie społecznym, że czasami samobójstwa są popełniane dlatego, że akurat nie trafisz na takie dramy. A możliwe, że są, tylko no tak, oczywiście, bo ja mam więcej znajomych polskich niż zagranicznych. Gorszy. Tak? O, kurde, to, no to widzisz, to dobrze, bo już myślałem, że jesteśmy jakimś ewenementem. To miło, dzięki Jula. Słuchajcie, zaraz coś, aha, właśnie, o tym samookaleczeniu. Samookaleczanie się jest z jednej strony próbą wywołania w sobie pewnych stanów psychicznych, bo to daje jakąś tam ulgę psychiczną, bo ból fizyczny, tak w ogóle ból fizyczny paradoksalnie potrafi odciążyć tą psychiczną sferę człowieka, ale z drugiej strony też samo okaleczenie może być takim sposobem na właśnie nadanie komunikatu bardzo niby subtelnego, nie? Chociaż on nie jest subtelny, jak ktoś sobie tam ciachnie rękę, nie? Czy tam to jest takie nadanie komunikatu, że coś jest nie tak i dobrze by było w ogóle, bo ja nawet sam nie wiem o tym, że potrzebuję pomocy, a moja podświadomość woła o pomoc i wtedy ja robię coś głupiego, ale tak naprawdę to jest to coś, co inni mogą to zobaczyć. W krajach zachodnich wyzywanie sporo kosztuje pieniędzy, wykastrowali ich. Znaczy tak, ale z kolei no to w krajach arabskich chyba są najbardziej takie mocne dramy. Dobra.
Słuchajcie. I teraz, czyli tak, tożsamość, uznanie i wina. Interakcja tożsamościowa często wyrasta z interakcji ukierunkowanej na zadanie, zmieniając jej charakter i kierunek. Najogólniej mówiąc, aktor przechodzi od ukierunkowania na zadanie do ukierunkowania na tożsamość wtedy, gdy postrzega rozbieżność między obrazem siebie a koncepcją siebie. To mówiliśmy na samym początku, a ta rozbieżność grozi poddaniem wątpliwość jego koncepcji siebie. Dokładnie, czyli jeżeli nasze obrazy siebie, które sprzedajemy innym, stają się nadmiernie, że tak powiem, różne od mnie samego siebie, nie? To może to doprowadzić do właśnie rozpadu osobowości. Co sądzę o Biblii? To znaczy według... nie, tylko po prostu ten, no, jakby to powiedzieć, mam spięte z tyłu. Co sądzę o Biblii? Otóż mówię, że o Biblii sądzę to, znaczy nawet nie sądzę. Według najnowszych badań Biblia została napisana dużo później niż się uważa i tak naprawdę Biblia została stworzona, Stary Testament został stworzony przez grupę żydowskich intelektualistów w Jerozolimie, tak naprawdę, czyli te wszystkie rzeczy, te wszystkie historie były zmyślone. Co więcej, powiem wam, że badania archeologiczne prowadzone na terenach opisanych w Biblii, czyli o tym, jak te miasta powoli były zdobywane, ludność była wymordowana i w ogóle ten Jezue szedł jak w ogóle jak powódź, jak trzęsienie ziemi, tam niszczył wszystko. Badania archeologiczne tego nie potwierdzają. Natomiast Biblia jest znakomitym właśnie tym, takim alegorycznym opisem rzeczywistości i ona jest naprawdę bardzo, bardzo profesjonalnie zrobiona i można też nawet założyć, że pewnego rodzaju Bóg, jakkolwiek go pojmujemy, czyli chociażby pewne sposoby pojmowania rzeczywistości, które przekraczają horyzont dnia codziennego, czyli wynikają z tego sprzężenia, można nazwać jako interwencja Boża, wpisany tekst, z tego prostego powodu, że sięgnięto po środki spoza takiej codzienności. Sięgnięto po środki, jakby to powiedzieć, nawet, bo wtedy jeszcze epistemologia ludzka to była dosyć kiepska, tam była Iliada, Odyseja, a nie, to nawet później, albo mniej więcej. W każdym razie to było gdzieś mniej więcej w podobnym czasie tworzone. Właśnie to, czyli to, co my sądziliśmy na przykład jeszcze jak byłem młody, czy jak miałem jeszcze 40 lat, to w tej chwili to wszystko uległo, no fajny jest Alphaville, chociaż to już taki bardziej można powiedzieć, o teraz zrobiłem taki ten filmik, ale i tam akurat ta piosenka mi się kojarzy z taką fajną dziewuszką, z którą się tam tańczyliśmy to, ale sam w sobie no taki zespolik, nie? No, nie jest to Led Zeppelin, nie jest to Pink Floyd i nie są to Beatles. No jest to tak powiedzmy klasę dwie niżej. Kacper, oczywiście Kacpra Łoskota pozdrawiam. Kacprze Łoskocie od Knota, tak. Bardzo dziękuję za odpowiedź, Polita. Proszę bardzo. Wracając, słuchajcie. Zakładamy, że samoświadomość działa jak soczewka, która ogniskuje bodźce płynące z przelotnej sytuacji społecznej tak, że stają się one rozpoznawalne jako obrazowanie ja. Ogniskowanie jest kwestią stopnia, w krańcowych przypadkach niezobowiązującego zachowania lub w przypadku intensywnego zaangażowania w zachowanie zadaniowe jest ono prawie całkowicie nieobecne. Słuchajcie, ogniskowanie soczewek to jest też to, jak pisał Niklas Luhmann, definiowanie rastra. Mówiłem wam, wchodzimy coraz głębiej, 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 coraz bardziej się, jak pan ostąpił, że program Kazi Szczuki, że program Kazi Szczuki
całą pałkę. Przykro mi, kurde, fajne zdanie, bo pokazuje, że słuchajcie, to tak jak u Noama Chomskiego takie słynne zdanie, tylko ja nie wiem, czy wyraźnie powtórzę, że coś tam bezbarwne, kurde, nie pamiętam, bezbarwne, coś tam wściekle, wściekle drżące, nie, kurde, bezbarwne, zielone, bezbarwne, wściekle grzmią, czyli jest to przykład zdania gramatycznie poprawnego, który nie posiada sensu. Tak, oczywiście, że jestem hipisem, tak jak wszyscy inni moi bracia hipisi, tylko jestem jednym z tych, którzy dożyli aż do teraz, do dzisiaj. Nie, żartuję, jest cała masa ludzi, właśnie hipisów, którzy dożyli jeszcze do teraz i nawet ci z pierwszej fali, bo ja jestem z drugiej. Dzięki. Dobra. Czyli to, co powiedziałem wam o ogniskowej, to jest właśnie też definiowanie rastra. Definiowanie rastra komunikacji. My się komunikujemy z alter. My jako ego komunikujemy się z alter i żeby im coś opowiedzieć, na przykład jeżeli ktoś mnie pyta o pacyfkę, to mówię, pokazuję gdzieś tam. Ale jeżeli mnie na przykład zechce spytać, z czego ona jest zrobiona, to ja pokazuję bardzo dokładnie, że są to małe koraliki nawleczone na żyłkę i obwiązane. Czyli tak naprawdę musiałbym, gdybym miał tutaj ten zoom, znaczy mam, tylko musiałbym tam gdzieś palcami, to nie będę tego robił, albo na przykład mógłbym ją przystawić do telefonu, tylko że wtedy ze światłem byłby kłopot, ale w każdym razie i to się nazywa ogniskowanie albo redukcja kompleksowości, czyli cała kompleksowość zostaje nagle zredukowana do tego na przykład fragmentu kawałka szklanego koralika, dajmy na to, czyli robimy taki zoom i on się koncentruje gdzieś tam. A później, gdybyśmy na przykład chcieli, mielibyśmy narzędzia, to w ogóle można ten koralik jeszcze bardziej wziąć pod mikroskop, zobaczyć, czego się składa, że to jest krzem z jakimiś tam domieszkaniami barwników, a później w ogóle możemy dotrzeć do struktury atomowej. Więc po prostu to jest... dzięki za szacunek. Jakich ja się tu rzeczy nawiaduję. Znaczy to jest normalna, to znaczy powiem wam tak, bo ja się odnoszę do fizyki, nie, bo mówiąc wam o optyce w ogóle na przykład, z tym, że optyka jest też ważna właśnie z punktu widzenia Niklasa Luhmanna, z tego punktu, że my w ogóle jako istoty biologiczne posługujemy się bodźcami fizycznymi, czyli posługujemy się wzrokiem, czyli odbieramy promienie świetlne odbite od przedmiotów. I to jest oczywiste, że jeżeli my się komunikujemy, to my na przykład, my wiemy o tym, że tak się dzieje, ale nasi przodkowie tam powiedzmy 20 tysięcy lat temu nie mieli pojęcia, więc oni sobie wymyślali jakieś inne teorie. Dlatego my już jesteśmy troszkę bardziej do przodu, jeśli idzie o pojmowanie rzeczywistości. Martynę, do przejścia na hipisowskie zasady. To znaczy, wiesz co, Merfung Racing, do przejścia na hipisowskie zasady się nie przekonuje. One są dostępne dla każdego i są absolutnie dobrowolne. Jeżeli ktoś chce, może. Jeżeli nie chce, nie musi. Moja córka została punkiem. Na złość tatowi. Czuję się mądrze. Dzięki. No w ogóle jesteście mili dla mnie. I dzięki temu jakoś tak lepiej mi się... dobra. Nie wszystkie postrzegane rozbieżności są jednak zagrożeniem dla koncepcji siebie,
Po pierwsze, uzależnienie koncepcji siebie od możliwości, a nie od wykonania. Uwaga, koncentrowania na przy ja, a nie przeciętnym ja daje margines bezpieczeństwa. Po drugie, sytuacja nie zawsze musi przywoływać prawdziwe ja. Po trzecie, osoba, w której gestach zostaje ukryty dany obraz, niekoniecznie jest jednostką, z którą inny musi wypracować realną postawę do trwałych interakcji. Ujmując rzecz skrótowo, wszystkie czynniki przyczyniające się do formowania koncepcji siebie, nie będące jednak przeciętnym obrazem siebie, pozwalają także pomijać mniejsze rozbieżności bez zagrożeń dla ja, a zatem bez wzbudzania pełnego ukierunkowania na tożsamość. Czyli powiem wam tak, mimo że ja wczoraj się wolnąłem przy interpretacji Niklasa Luhmanna, to po prostu jestem tak stary i w dodatku wiem na tyle dużo o nim, że to małe faux pas, które mi się przydarzyło, jest po prostu nieważne, bo nie burzy mojej koncepcji ja. Gdybym nagle, powiedzmy, nagle by mi się, bo to jest możliwe, takie rzeczy się zdarzają, dopadłaby mnie już taka galopująca demencja i na przykład w ogóle zapominałbym, bo to jest proces, taki ciągły proces, zacząłbym zapominać powoli, gdybym już w ogóle zapomniał, czym jest pacyfka, to już było całkiem źle, ale dajmy na to, pamiętałbym o pacyfce, ale nie pamiętałbym, w jaki sposób na przykład Niklas Luhmann definiuje media komunikacji. Dzięki ci za różyczkę, ale ojejku, nawet nie wiem kto, nie umiem nazwać tego A1 chyba. Słuchajcie, naprawdę jest u Pinki, tej Pinki naszej takiej koleżanki na stronie, taka dziewczynka, która potrzebuje 2 milionów i to jest kwestia życia i śmierci, a ja tutaj jestem starym dziadem, ja i tak umrę, a i tak wam zdążę naopowiadać dużo o socjologii, więc wysyłajcie do tamtej dziewczynki, bo ona ma mało czasu, wiecie, mało czasu. Jak powstała pacyfka? Piękne pytanie, dzięki ci, Poltime. Ja wiem, że znasz odpowiedź, ale jesteś na tyle miły, że dajesz mi pretekst, żeby o tym opowiedzieć. Otóż jest to koło pokoju z lecącym żurawiem, to taka poetyczna nazwa pacyfki, i według legendy hipisowskiej została ona narysowana przez umierającą na białaczkę dziewczynkę w szpitalu w Hiroshimie po wybuchu bomby atomowej. Także macie tutaj historię. Od ilu lat zajmujesz się tym, czym się zajmujesz? Wiecie co, od socjologią to się zajmuję od chyba od 15 lat. Tak, od 15 lat. Ale a Niklasem Luhmannem zajmuję się i jego teorią systemów zajmuję się od 12 lat. Tak, dokładnie. I powiem wam, że jest to największa przygoda mojego życia. O tak, największa przygoda, tak jakby to po... socjologia to jest królowa nauk, ale gdyby tu przyszedł matematyk, to by wam powiedział, że matematyka to jest królowa nauk, a jakby przyszedł ekonomista, to by powiedział, że ekonomia to jest królowa nauk, niż ja istnieję na... tak, o widzisz, no to czekaj, Igor. To jak, ty nie masz 15 lat i ciebie wpuścili na live'a? Kurde, to ty chodzisz do szkoły pewnie, o kurde. To ja, nie no, to nie słuchaj mnie, bo to tego nie macie w programie jeszcze. Jeszcze długo, długo, ale nie, wiesz co, nie, żartuję. Oczywiście, wiesz co, w każdym wieku warto jest czytać książki. Jestem obecny. Sceptyczny realistka. A, sceptyczna realistka, jestem obecna. A, witam, sceptyczne realistko. Nie, ja to tak mało. Byłem w zasadzie tylko w Europie. No, tylko w Europie. Nigdzie poza Europę się nie wypuściłem. A, ja mam 16 i słucham chętnie. No to miło mi, że nawet... no to czekaj, 16 to chodzisz do liceum już pewnie, nie? No to dobrze, to w liceum już warto w ogóle... Jest tak, że w tej chwili w szkołach zacznie się uczyć filozofii i socjologii. Znaczy, co, Rosu czy Bigos? Wiesz co, to i to zależy, nie? Bo nie, z Bigosem jest tak, że nie zawsze mi smakuje. Rosu zawsze mi smakuje. Jak jest Rosu, od razu jem. A Bigos to tak muszę mieć, no,
Muszę mieć na niego smak akurat. Tak, liceum humanistyczne. No to warto, warto. Zachęcam do studiowania socjologii. W tym roku, więc trochę smutno. O kurde, ty to ja mam takich super tych. Słuchajcie, to ja się cieszę, bo wy, jeżeli wy macie teraz podstawówkę, czyli 14 lat albo 16, kurde, jest 23 rok, to wy macie bardzo duże szanse dożyć do 2100 roku. Kurde, aż wam zazdroszczę. No strasznie wam zazdroszczę. W 2100 to już metkę cebulową? Co to jest? Tuner. Dobra, stary, lubisz? Nie wiem, czy lubię. No cebulę, dzisiaj jadłem cebulę. Mam ci... O, super, super, no. 92 lata. No i słuchaj, no i dobrze, dobrze. No to 92 lata to w 2100 roku to będzie tak 2/3 życia dopiero. A może nawet w ogóle już zaczniecie być nieśmiertelni. Czy był pan? Oczywiście, że byłem. Dobra, słuchajcie, bo kurde, ja już się zgubiłem. Aha, jestem, tak. To było, nie wszystkie. Tak, dobrze. I teraz słuchajcie. Podsumowanie sobie zrobimy. Tak. Koncepcja siebie składa się z selektywnie zorganizowanych wartości i standardów, czyli tak naprawdę to też jest trochę kompatybilne. Brawo. Nie był. Kto nie był? Czy był pan w wojsku? Nie, no ja byłem, oczywiście. Byłem szeregowym. Dokładnie. W tamtych czasach wstydem było dorobić się jakiegoś stopnia. Jak ktoś był starszym szeregowym, to już wszyscy się z niego nabijali, kumple, nie? Że punkciarz po prostu, że służy tym komuchom, nie? Ja planuję przystąpić do wojska. Do wojska się wstępuje, nie przystępuje. Chyba, że masz własną armię i przystępujesz do drugiego wojska, tak. I razem już stanowicie większą siłę zbrojną, ale generalnie tak, w dzisiejszych czasach wojsko jest taką karierą, nie? Podpadaj. My name is Anton. Honor rezerwisty. Widzisz, dokładnie. Zazwyczaj koncepcja siebie jest niejasną, lecz żywo odczuwaną ideą tego, jaki jestem w swoich najlepszych momentach, do czego dążę i mam pewne podstawy. By sądzić, że osiągnę, co mogę zrobić, jeśli sytuacja stworzy bodźce do pełnego, nieskrępowanego wysiłku. Czyli tak naprawdę koncepcja siebie to jest to, co ja jestem potencjalnie w stanie osiągnąć, jeżeli... Oczywiście to jest jedna z koncepcji siebie, bo i to mówiąc szczerze, jest taka bardzo ambitna koncepcja siebie i ona też, powiem wam, że nawet w mało ambitnych jednostkach ona gdzieś tam głęboko drzemie, czasami się budzi i stąd mamy na przykład przypadki tak zwanego heroizmu sytuacyjnego, kiedy ktoś tam na przykład w Powstaniu Warszawskim zginął, ale spalił niemiecki czołg, butelką benzyny, coś takiego. Czyli tak naprawdę my jako ludzie, mimo że na przykład bardzo jest popularna koncepcja tego, że nie istnieje wolna wola, to jednak bazując na Koseckim, Mazurze i pewnych koncepcjach też Lumana, zakładamy, że istnieją punkty bifurkacyjne, w których przejaw wolnej woli jest możliwy i jest absolutnie nieskrępowany, bo przynajmniej ten jeden dychotomiczny wybór zawsze mamy jako możliwy do podjęcia. Kiedy się budzi, na przykład, co kiedy się budzi, zaraz, coś było wcześniej, pan Rika. To znaczy, mówiąc szczerze, to już go polubiłem, bo już tyle ludzi mnie o niego pytało, że popatrzyłem, co za gość. Chociaż z drugiej strony widziałem taki film, gdzie gdzieś wali kijem baseballowym po głowie jakiegoś chłopaka, nie? To mi się nie spodobało, bo to jest takie niepacyfistyczne, ale sam w sobie gdzieś tam walczy z tymi zombiakami, więc może być. Jednostkową funkcją koncepcji siebie jest dostarczanie
stabilnego i nadającego się do wykorzystywania ukierunkowanego działania dzięki udostępnieniu kryterium dla selektywnego zwracania uwagi na społeczne konsekwencje i odzwierciedlenie zachowań aktora. Społeczną funkcją koncepcji siebie jest definiowanie obiektu, który umożliwia przypisywanie uznania i odpowiedzialności jako podstawy do kontroli społecznej w związku z wydłużoną perspektywą czasową. Czyli tak naprawdę, jeżeli mamy zbudowaną koncepcję siebie, to ona będzie nam służyła i dla was mówię, którzy macie te kilkanaście lat teraz. Jeżeli sobie zbudujecie dobrą koncepcję siebie, taki szkielet konstrukcyjny, to w trakcie waszego życia będziecie go sobie wypełniać wartościami i starajcie się brać te wartości, które są coś warte, bo kiedy budzi się heroizm w sensie. To znaczy nie, ja mówię, że nie byłem u fryzjera. Co ty masz za kości na ścianie? Nie mam kości. To jest pacyfka, to jest symbol pokoju. Hipisowski znak pokoju i miłości. To znaczy, wiesz co, powiem ci tak. Jeżeli chodzisz na siłownię, to na przykład weźmiesz ciężar 50 kilo i jest ci ciężko, ale jak będziesz chodził na tą siłownię dłuższy czas i będziesz dźwigał ciężary, to później na przykład, tak, sam zrobiłem tą pacyfkę, będziesz wyciskał później 60, 70, 80 i wyjdzie ci to z lekkością. Mam kumpla, który wyciskał na ławeczce 220 kilo. To jest kumpel, który ze mną ćpał, przestał ćpać i teraz naucza matematyki, a w wolnych chwilach chodzi na to znaczy już nie chodzi, bo on jest prawie w moim wieku, tam rok młodszy, więc już po prostu ta starość też go dopadła, ale koleś był autentycznie atletą, bo ja to też mam trochę siły, ale w porównaniu z nim to jestem cienias. A co ćpał? No to co ja, czyli kompot. Było pytanie o pacyfkę. Pacyfka jest zrobiona z drutu, stalowego drutu. Na drut stalowy jest nawinięty takie bandaże, ale pociąłem takie różne materiały pocięte i tak obwinięte wokół tych drutów. I później na tych właśnie bandażach jest nawinięta takie koraliki na żyłce. I tak kawałek przy kawałku, dosłownie wszystkie miejsca są. 220 już nie chodzi, ale co mam znajomych ćpunów? Znaczy, no powiem szczerze, ja współczuję współczesnym, w ogóle współczuję ludziom, którzy są uzależnieni, bo udało mi się z tego, a ja się nie obrażam na nikogo. No to nie jest. W każdym bądź razie powiem wam, że no narkotyki to bardzo, bardzo przykra rzecz, zresztą alkohol też jest narkotykiem, to wiecie prawdopodobnie o tym, ale powiem wam tak, no ja osobiście jestem już 24 lata nie piję, a ponad 30 nie ćpam, więc nic wam nie mogę doradzić takiego merytorycznego, więc jeżeli chodzi o ćpanie, to was, znaczy o zaprzestanie ćpania, bigos, ale tu ja nie chcę moda, bo tutaj wszyscy mają pisać to, co chcą. Ilu macie tych lewackich rewolucjonistów? Robię statystykę dla policji. Słuchaj, ja jestem... powiem ci inaczej, Piotrze. Anarchiści są zawsze samotni, ale jest nas dużo. No, ja doradzam, nie zaczynajcie. Dzięki, sceptyczna realistka. Dobra, słuchajcie, jeszcze ostatni ten. Dynamika koncepcji siebie, zarówno jeśli chodzi o jej formowanie, jak i ukierunkowane przez nią zachowania, jest wynikiem oddziaływań między koncepcją siebie, a ciągłym następowaniem po sobie obrazów siebie. Czyli tak naprawdę tak jesteśmy taką kliszą filmową i tak ciach, leci jeden za drugim obraz na przykład... Zresztą to nawet super widać, jak ja ściągam live'a, nie? I sobie kawałek oglądam, który to live i go potem przerzucam, to peace and love. To powiem wam, że właśnie w ten sposób to działa. To są takie klatki. I te klatki po kolei, po sobie następują. Ja już jestem stała, 118. No to słuchaj,
Gratulacje, Igor. Gratulacje ci. Naprawdę, naprawdę super. Cieszę się. Co poza kompotem? To same takie, ale nie, no, w zasadzie to najróżniejsze rzeczy, ale bardzo rzadko, bo nie byłem. Słuchajcie, opowiem wam najlepszą akcję mojego życia. To było 84 rok. I kurde, myśmy jako nasza kompania wyjeżdżała na poligon i dali mi chorągiewki i powiedzieli tak: idź, jak będziemy wyjeżdżać, zatrzymasz samochody, bo to była taka ulica Wojska Polskiego w Szczecinie, taka dwupasmówka, nie? I kurde, ja sobie stoję i kurde, tak patrzę, nadjeżdżają te samochody i w pewnym momencie widzę dwie takie ciężarówki z omowców. I powiem wam szczerze, największą satysfakcję w życiu, jaką miałem, po prostu te wszystkie samochody, które były przed nimi, przepuściłem. Jak podjeżdżali zomowcy, to ich zatrzymałem i oni czekali jeszcze 10 minut, aż pierwsze nasze ciężarówki wyjadą z koszar. Ale jaki byłem dumny wtedy, także już jesteś, ile masz. Mówiłem, 60 lat mam. Będę miał w tym roku 61, ale czemu pan się na mnie obraził? Przestań, bigos, ja se robisz. Czego mówisz pan? Przecież my się znamy od Kasi chyba. To jesteś ten bigos, nie? Lubisz gulasz angielski? Tak, no ja generalnie lubię dużo dobrego jedzenia. Są inne rozumne istoty we wszechświecie. Oczywiście. To jesteśmy my, tylko w innej czasoprzestrzeni, bo my generalnie, jak stworzymy zaawansowaną cywilizację kosmiczną, to ogarniemy cały ten wszechświat. Kurde, nie byłem w Ormo, ale powiem wam szczerze, bo myśmy uważali ormowców za jakichś dziadów, ale na przykład docent Kosecki był w Ormo. Ale to wszystko, co w ogóle on był w partii, był w Ormo, ale to w porównaniu z tym, czego on dokonał, to wszystko jest unieważnione. Bo to, co on zrobił i to, co zrobił Marian Mazur, to jest wprowadzenie, no kurde, wiesz co, bigos, i będzie świat jak w Star Warsach. No nie, świata nie będzie jak w Star Warsach, bo żeby osiągnąć poziom zaawansowanej cywilizacji kosmicznej, musimy się pozbyć pasożytów. Pasożytami, przepraszam, są elity, czyli Klaus Schwab idzie na śmietnik historii. Ci wszyscy Rockefellerowie i inni, oni zostaną ze swoimi pieniędzmi, da się im te ich pieniądze, pójdą sobie na śmietnik, my sobie stworzymy własne nowe. Wiesz co? Tak przez bardzo długi czas było. Drogi DY63 Dirop. A to ty jesteś, nie Dirop. Ty to czekaj, to ja tobie odpowiedziałem w jednym filmiku. I tak, dzięki ci za to pytanie. Zgadza się, moi bracia i ja jesteśmy ćpunami i degeneratami i menelami i w ogóle, tak, zgadza się. Natomiast to myśmy przeprowadzili. Bigos, nie, proszę cię, nie. Dziewczynce, mówiłem ci, u Pinki znajdziesz. Myśmy przeprowadzili największy w historii świata eksperyment społeczny, czyli sprawdzenie, czy narkotyki dają jakieś korzyści. I teraz widzimy, że po prostu, jeżeli się szuka drzwi percepcji przez narkotyki, to się znajdzie po prostu drzwi do kibla, więc albo do sypu na śmieci. To jest wynik naszego milionowego, paromilionowego eksperymentu. Parę milionów moich braci hipisów skończyło jako bezdomne ćpuny na ulicach, umierali gdzieś w jakichś gównianych miejscach, ale dzięki temu ja mogę wam powiedzieć, że życie w trzeźwości jest drogą do lepszego świata. Po prostu nie ma innego, nie ma innej drogi. Koniec. Oczywiście, znaczy, słuchaj, nie byłem. Ja jestem narkomanem, tylko że akurat nieaktywnym. Maryśka ma przynajmniej, zaraz, kurde, strasznie dużo też zastosowanie. Wiesz co, no dobrze, ale to nie ma znaczenia. Jeżeli co, jak jestem mężczyzną, ma coś jakby okres i leci coś białego. Wiesz co, aha, to nie, to znaczy, że
że musisz znaleźć jakąś fajną kobietę i ona ci pomoże z tym sobie poradzić. Co jeśli masz znaleźć? Masz rację, co za Turek się. Co za Turek? Federacją. No nie, absolutnie nie. Ja nie jestem za żadną partią, chociaż mam znajomych w Konfederacji, oczywiście. I niektórych lubię. Tak samo jak mam znajomych gitowców i niektórych lubię, mam znajomych punków, niektórych... O, punków to w zasadzie prawie jesteśmy jedna rodzina z punkami. Hipisem nie byłem i nie będę. No i dobrze, słuchaj, nie wszyscy są hipisami. Dokładnie, trzeba też innych. Brodaty ćpunek, tak. PSG, nie wiem co to jest, ale czaję. Dobra, słuchajcie, kurde, bo już ten, aż widzicie, ja mam, że jak się z wami zagaduję, to przewracam kartki i potem muszę wracać. I teraz ostatni akapit. Słuchajcie, ostatni akapit. Ważne, nie piszcie mi nic. Słyszałeś o Tomaszu z Kopyru? Czy o świętym... Ale zaraz, czy to nie był ten, który tworzył tą matematykę w, taką już praktycznie na skalę współczesnej? Nie, to chyba nie ten. Stracił pan losy jako katolik świętego Piotra? Nie, coś, słyszałeś coś o Gryglickim? Nic. Dajesz po kablach. Nie, no już nie. Jesteś ateistą? Czasami tak, czasami jestem teistą. Także jestem naukowcem. Naukowiec ma zawsze wątpliwości. Naukowiec się składa z wątpliwości. Jeżeli nie ma wątpliwości, znaczy przestał być naukowcem, a stał się urzędnikiem zatrudnionym w sektorze nauki. Rodzina królewska to też masoneria. Znaczy, powiem wam tak, masoneria strasznie nudny temat. Mógłbym wam coś tam opowiedzieć, ale to jest tak nudne, że po prostu to jest jeszcze nudniejsze niż te właśnie strukturalizm lingwistyczny, przy którym, kurde, miałem dwie osoby na live, a w pewnym momencie nikogo nie było. Ma pan korzenie? Nie, raczej nie. Mało prawdopodobne. Biblia też. A co? Nie wiem. Naukowcem, matematyka i tak dalej. No słuchaj, drogi Aloz, socjologia jest oparta o matematykę. W zasadzie tam głównie to są dane, obrabianie danych, ale też snucie teorii. Teoria jest równie ważna nawet i w mechanice kwantowej, i w... No pewnie, że jestem leniwy. Biblia bez tego jest nieistotna. Ale bez czego? Wiesz co, bo ja kurde ciebie nie... ale co? Bo ty tam miałeś zastrzeżenia do pacyfki, wiem. Ale co jeszcze chciałeś tam? Tylko pewnie coś napisać. Nie wysyłajcie mi prezentów, proszę. Dajcie tej dziewczynce, bo ona ma 2 miliony do zebrania. Jest u Pinki jakiś tam ten link. Więc zapraszam was i dawajcie te do niej, albo wpłacajcie pieniądze, bo dziewczynka autentycznie ma kiepsko i z nią jest, a 2 miliony trzeba zebrać. Biblia też jest nieistotna. Matematyka to język socjologii jak fizyki. To znaczy, słuchaj, wiesz co, tak powiem ci jedną rzecz. To jest akurat od Koseckiego i Mazura, ale to jest w ogóle z ogólnej metodologii nauk. Jest taki podział i to mi powiedział inspektor Węgrzyn, czyli ten człowiek z NAI, czyli ci, którzy w ogóle zajmują się Koseckim i Mazurem. To jest ten taki Narodowa Akademia Informacyjna i tam są wszystkie wykłady Koseckiego na tej stronie. I właśnie inspektor Węgrzyn mawia, sztuka to fizyka bez matematyki. Po prostu, jeżeli tak samo mógłbym, gdybym mówił wam o socjologii bez matematyki, to bym wam opowiadał legendy o tym, jak Platon miłościwie zarządzał wyspą. W rzeczywistości matematyka spowodowała, że mało go nie zlinczowali i musiał stamtąd uciekać w popłochu. Czyli jego losy trzeba znać. Znaczy, czyje? Witaj, Kamyku, witaj. Cholera, przepraszam, bo kurde, strasznie szybko piszecie i nie jestem w stanie w ogóle nadążyć. Czy grałeś kiedyś na flecie za działkę? Znaczy, kiedyś uczyłem się grać na flecie, ale to bardzo krótko i ten, bo hipisi grali na wszystkich instrumentach, jakie się dało. Zna pan Biblię? To znaczy, czy znam? W zasadzie to tak średnio.
Dobra, słuchajcie, bo przyhamujcie chwilę. Dynamika koncepcji siebie, zarówno jeśli chodzi o jej formatowanie, jak... Aha, to już czytałem, nie? Większość interakcji przebiega w warunkach modus vivendi między ja a środowiskiem, tak, że nie zwraca się większej uwagi na ja jako obiekt, jednak gdy obraz siebie wydaje się zagrażać koncepcji siebie, sugerując, że to zagrożenie mogłoby ulec obniżeniu lub podwyższeniu, charakter interakcji znacznie się zmienia wskutek wzmożonego zaobserwowania obrazami siebie, wzrastającego użycia empatycznej i diagnostycznej interpretacji gestów, stosowania gestów jako techniki interpersonalnej, a nie sposobu komunikacji oraz stałych usiłowań przypisywania uznania i odpowiedzialności. Czyli po prostu czasami zdarza się, że używamy naszych gestów bardziej do, można powiedzieć, manipulacji, uwodzenia, nawiązywania bliskich relacji, a nie do prawdziwej komunikacji, która jest, która wtedy przestaje na przykład być skorelowana z medium prawdy. Bo możemy pięknie opowiadać, na przykład jak chłopak chce poderwać dziewczynę, to ten, to ty ten bad boy, nie, ja jestem good boy, good boy, good man, my me, good man, good man. Może nie wierzy w się. Nie, nie, nie. Jak chłopak chce poderwać dziewczynę, to wtedy w ogóle staje się takim pawiem i wszystko, co najpiękniejsze, pokazuje, wszystko, co ma złego, chowa. I te obrazy siebie po prostu w pełni zasłaniają to I myself, czyli bycie z sobą tym czym. Ubeki mają duże. No nie, bo na przykład porucznik ten Wroński niestety stracił swoją emeryturę. Porucznik Wroński to jest facet, którego ja szanuję. To jest gość, który mi wydał moją socjologię złodziejstwa. Jest tylko w wersji elektronicznej, ale wiesz co, Bigos, no ja nie wiem, czy będziesz będziesz taki, z takim zadowoleniem i z poczuciem tej podniecenia podrywał 70-letnie kobiety. O, ta, aha, ma 67 lat. Stary, jeżeli tak, no to słuchaj, to mów jej o wolnej miłości, bądź dla niej czuły, kup kwiaty, nie kup. Nazrywaj kwiatów, nazrywaj, bo hipiskę należy poderwać na polne kwiaty. Jacku, naprawdę proszę cię, dzięki ci serdecznie, ale idźcie do, dajcie tej dziewczynce, bo tam u niej mało czasu, a kupę kasy trzeba. Kwiaty to ja już tobie kupiłem. A nie, no dzięki ci w ogóle nie. Bigos, mówiłem ci, nie dawaj mi kwiatów, tylko daj tej dziewczynce. Ona tam walczy o życie, tam jest 2 miliony potrzeba. Idźcie do niej, proszę was, bo ja teraz będę kończył live'a i mam taki apel na koniec, żebyście podeszli, jeżeli macie, chcecie mi coś dać, jakiś ten gift, to idźcie do Pinki, tam jest napisane jakaś dziewczynka, która ma mieć przytoczoną krew i w ogóle jest operacja i tam około, no niecałe 2 miliony jest potrzebne do zebrania i też później, jeżeli możecie, to dajcie ten, wiesz, Leszek, kto jest królem wód, przypuszczam, że ten, jak mu tam było, Neptun, tak, PiS, o, witaj, sorry, nie jestem w stanie, czy ogrodnika, czy... wiesz, ogrodnika córki są zawsze lepsze od ogórków, ale to dziemię staremu takie rzeczy gadać. Słuchajcie, jeszcze tylko wam przypomnę wam jedną ważną rzecz, bo tu będziemy kończyć za chwilę. I pamiętajcie, na koniec do tej dziewczynki, która u Pinki jest podpięta. Marek tylko obserwuje. Dzięki w ogóle. Słuchajcie, jak ktoś w ogóle chce coś mi prywatnie, to niech mnie zaobserwuje, bo ja zawsze po live oddaję obserwacje i wtedy można do mnie napisać. I dziękuję wam wszystkim, którzy do mnie tam piszecie. Nie kończę. Słuchajcie, niezależnie. O, właśnie, to wam chciałem przeczytać. A to chyba nie, to przepraszam, to czytałem już. To też czytałem, ale
To też czytałem, takie ważne. Nie, to jest za długie. Dobra. Dobra, to jeszcze raz wam przeczytam, mimo że czytałem, ale może ktoś nie słyszał. Zacznijmy od kilku ogólnych tez. Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczeniem do wolności kombinacji elementów. Ograniczenia takie mogą być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nienależącego do systemu, dlatego też żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska. I to wam, o tym mówię, kiedy na przykład mówię wam o... jak twoja... Sorry, przepraszam. Dzięki w ogóle, witam wszystkich, dzięki, że jesteście ze mną. Słuchajcie, to jest jeden z podstawowych i między innymi dlatego, żebyśmy stworzyli... Żonę miałem, nie mam już teraz, mam dziewczynę, ale rzadko się widujemy, bo ona mieszka daleko. W każdym razie, słuchajcie, tak jak mówiłem, żeby zmienić system, wszystkie próby zmiany systemu nie udają się z tego powodu, że każda zmiana systemu, niezależnie od tego, jak bardzo zmienimy system, i tak ten system powróci do swojego pierwotnego kształtu z tego prostego powodu, że system jest uzależniony od środowiska. Czyli tutaj ktoś do mnie wczoraj pisał, czy przedwczoraj, że chce zrobić karierę polityczną i zmienić ten w ogóle... zmienić tę władzę na lepszą. To jest niemożliwe z tego prostego powodu, o którym jest tu napisane, że każdy system jest uzależniony od środowiska i w związku z tym, hej, witam, w związku z tym po prostu środowisko i tak zdeterminuje ten system, czyli tego jednego pełnego dobrych intencji polityka, do tego stopnia go zmieni, że stanie się taki sam jak cała reszta polityków. Czyli jeżeli chcemy zmienić politykę, musimy zmienić środowisko. A to już jest dużo trudniejsze i do tego jest potrzebna rewolucja anarchistyczna, o której wam mówiłem. Rokoczoko, stary szatanisto, daj po kres. A rewolucja? Tak, ale rewolucja będzie naprawdę bardzo powolna i będzie bardziej ewolucyjna niż rewolucyjna, więc tak jak mówię, u mnie jest nudno, więc jeżeli chcecie się ponudzić, to zapraszam was na jutro, na gdzieś tak przed 8 parę minut, a dzisiaj już jest prawie 10. Życzę wam miłego wieczoru i zapraszam was, bo dziewczynka Pinki o niej opowiadała. Ja w zasadzie to nawet nie znam Pinki. Ja tam parę razy o niej słyszałem i dzisiaj na live'ie u niej, Pinki się nazywa, ona mówiła o takiej zbiórce właśnie na chorą dziewczynkę i ta dziewczynka ma tylko kilka dni w siebie. Tak, ale tak ja jestem tylko nędznym robakiem, jestem jednym z całej masy ludzi, którzy budują to, co kiedyś tam w przyszłości nas zaprowadzi do tego wymarzonego przez nas celu. Jeżeli pokonamy te wszystkie trudności po drodze, o których tu wam czytam na co dzień, nie? Słuchajcie, jeszcze raz mówię do... zapraszam was, jak tu jesteście wszyscy, zamiast mi dawać coś, to do tej dziewczynki, bo u niej naprawdę jest bardzo dużo potrzeba pieniędzy, a w tej chwili... Nie, dykty nie. To znaczy, kiedyś zrobiłem... na próbę. Chciałem zobaczyć smak, ale dosłownie jeden łyk i mnie odrzuciło. Szefie, a rytuał oczyszczania czakr? Nie mam pojęcia. Na czakrach się absolutnie nie znam. Jestem prostym socjologiem, nieuduchowionym. No, autentycznie jestem nieuduchowiony. Dzięki wam za wspólne czytanie. Jestem szczęśliwy, że jesteście tu ze mną. Szkoda ten siny nos. Dobra. Peace and love.
niech Wam się wszystko fajnie układa i do zobaczenia jutro. Jestem uduchowiony, mam problem, dlatego zapytałem. A to nie, no to ja niestety no nic nie mogę powiedzieć, bo po prostu się nie znam, ale doradzam trzeźwość i ten, i jak się to nazywa, trzeźwość i no rozsądek, o. Peace and love, hej, dobrej nocy.